Witajcie. Dzisiaj kolejny temat chciałbym poruszyć a propos tego, co się dzieje nie tylko w naszym kraju, ale bardzo, bardzo ważna rzecz. Miałem się wcześniej odnieść oczywiście do tej ekologii, ponieważ no jest to temat no taki niepewny jeszcze. Widzę, że po prostu się wahacie z tym wszystkim. Nie bardzo jest jakiś pomysł na to i co gdyby było coraz więcej ekologów albo sami ekologiczni rolnicy, co by się stało, ale to wrócę do tego później, ponieważ jest w tej chwili ważniejsza rzecz. Mianowicie chodzi o taki temat, że pojawiły się takie propozycje, że oto ogólnie powiedzmy to, rządzący dadzą nam rolnikom rekompensaty, dopłaty do hektara 1500 zł ekstra poza konkursem, ple i tak dalej. Słuchajcie, to jest nic innego jak przekupienie was. Rzecz polega na tym, że jeżeli się zgodzicie na te dopłaty, na te rekompensaty, czy jakkolwiek to nazywa się, to się nazywa po prostu zatkaj ryj. I krótko, nie strajkuj, masz tu 1500 do hektara, masz 30 hektarów, to jest razy 30, to masz 45 tysięcy, morda w kubeł, tam siać, robić, zbierać gówna od krów i tak dalej. Tak was dokładnie potraktują. I co ciekawe, w tej sytuacji nie będzie czegoś takiego, oczywiście granica, dalej te śmieci, ten syf cały będzie wjeżdżał do Polski i tak dalej, nie będziecie mogli sprzedać tego, co macie, nie wiem, możecie to spalić w piecu, cokolwiek, po prostu ich to w ogóle nie obchodzi, co wy z tym zrobicie. Więc to jest jedna rzecz. W tym roku pojawi się kolejny taki temat. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Obojętnie jak sytuacja wygląda historycznie, dzisiaj ten kraj istnieje, jest przejęty przez potężne korporacje rolnicze, czy ja wiem, czy rolnicze, po prostu to są biznesmeni, oni nawet nigdy w życiu, podejrzewam, koło pługa nie stali, koło żadnych grabi, niczego, tylko dla nich to jest czysty biznes i mają rację, bo cóż się dziwić, po prostu jeżeli mają możliwości, mają swoich urzędników, mają swoich polityków, którzy robią prawo pod nich, no kurczę, tylko głupek by nie skorzystał. Dlatego trzeba się po prostu bronić. I rzecz polega na tym, że jeśli oni was chcą przekupić, to przekupią was na parę miesięcy. Bo wy siejecie i tak dalej, coś tam zrobicie z tymi polami, co kto ma, zależy. Tam w dali ja widzę, krówki już się pasą i tak dalej. Bardzo fajnie, cieszy mnie to. Ale to, co zrobicie po prostu, to będzie to, co wy siejecie, to, co zbierzecie. Oczywiście pod warunkiem, że będzie wam się opłaciło zbieranie. To się nie skończy. Na Ukrainie jest przeogromna ilość terenów do uprawy. I oni naprawdę są w stanie zrobić, co będą chcieli. Teraz rzecz polega na tym, że mamy naprawdę ogromną szansę przejąć Polskę dla Polaków. Wystarczy tylko być cierpliwym. Pomyślcie sobie w ten sposób, że można przeczekać ten temat i oni chcą właśnie, żeby po prostu oni was biorą na przeczekanie. A rzecz wygląda w taki sposób, że to my możemy wziąć ich na przeczekanie. Bo oni sobie myślą, że nie ma problemu, chłop zaraz wyjdzie w pole i będzie musiał siać. Pewnie, że będzie musiał siać. I wcale nie musi tego sprzedawać. Bo jeśli wziąć pod uwagę to, że zboże obsiane, kukurydza, ziemniaki, czy marchewka, czy cokolwiek, czy kapusta, sałata, to nie są płody rolne, tylko przejść do tego na inny poziom. Czyli produkujemy pieniądze. Tak, pieniądze. Czyli ziemniaki i tak dalej. I zaczniemy się dogadywać między sobą, co jest bardzo, bardzo ważne. Czyli Heniek produkuje ziemniaki, a Józek ma na przykład krowy. I najnormalniej w świecie się wymienić, to jeden i drugi ma co jeść. I w ten sposób podejść do sprawy. Tak, słuchajcie, i to,
to myślę, że to jest taki pomysł, taki rzut na taśmę, żeby sobie ewentualnie pod własne potrzeby to dopracować. Natomiast to jest tylko taki pomysł. I w tym momencie to my ich bierzemy na przetrzymanie. I pamiętajcie, i teraz po prostu trzeba te strajki doprowadzić do skutku, czyli wywalić Fit for 55, całkowicie do widzenia wynocha, obniżenie kosztów produkcji, obniżenie energetyki prądu, obniżenie prądu, ceny paliw, wszystkiego, co jest tylko możliwe, żeby wrócić do normalności. I oprócz tego, tak jak jeden z rolników kajał się wręcz i przepraszał, że głosował na Platformę i na tą koalicję zdrady narodowej z 13 grudnia, to tak, chwała mu za to, bo miał odwagę się przyznać. I to jest prawdziwy facet. I takich należy szanować. Więc jeśli któryś z was dopuścił się takiego czegoś i jest w stanie uderzyć się w pierś, przepraszam chłopaki, byłem zły albo coś tam, nawet się nie trzeba tłumaczyć, więcej tego nie zrobię, wybaczcie, to wybaczą. Tylko wtedy już głosuj, człowieku, za Polakiem. Czyli patrz dokładnie, na kogo głosujesz, co osoba sobą reprezentuje. Bo ci z tej koalicji zdrady narodowej, to jedyne, co potrafią powiedzieć, to mówią, wiecie co? Bo PiS. Oni nie mają innych tematów. Dla nich jedynym tematem jest bo PiS. I to jest katastrofa, to są po prostu tłumoki. Ja już nie mam słów do nich nawet. Nawet nie chcę się nimi zajmować. Zamiast pomyśleć o tym w ten sposób, Polakom potrzeba. Nam potrzeba. Musimy to, ponieważ to służy ludziom. No nie. Ich to nie interesuje. Oni mają za zadanie takie wewnętrzne sobie w sobie być lepszym od nas. Czyli co? My możemy latać raz na 2 lata samolotem gdzieś tam, a oni 20 razy w tygodniu. No bo przecież muszą. Oni będą jeździli 5-litrowymi samochodami o mocy tam 500 koni czy ileś tam i tak, i biturbo i różne cuda na kiju. A ty, człowieku, w ogóle jakimś, nie wiem, elektrycznym trupem. Nie wiem czym po prostu, co mamy wrócić do tych naszych meleksów, czy do czego, czy o co tam chodzi. Poza tym zobaczcie, jak wygląda sprawa tych baterii, tego wszystkiego. To jest dopiero dziadostwo. No więc my mamy być gorszą kategorią człowieka. Taką po prostu coś na kształt faszyzmu, czyli Niemcy są nad ludźmi, a reszta to po prostu jakieś barachło, bydło i tak dalej. Tak to wygląda. A dlaczego? Niby z jakiej racji? Więc zastanówcie się po prostu, gdzie to nas zaprowadzi. Nie wolno się zgodzić absolutnie na żadne porozumienia. Jeśli jakiś facet uważający się, że mówi z ramienia rolników, będzie podpisywał takoweż porozumienie, to niech sobie to porozumienie, wiecie co? A my robimy dalej swoje. Strajkujemy. I niech on sobie po prostu, jeżeli podpisał porozumienie takie, że oto po prostu się zgadza na coś tam, bez naszej zgody, to taka zgoda w ogóle się nie liczy. To takiej zgody nie ma. I pamiętajcie, 1500 zł za hektar, to oni wiecie, co by musieli zrobić? Żeby to poszło, to musieliby wpisać to w jakiś stały program, który by gwarantował na przykład 1500 zł w tym roku do hektara. Taki daję przykład. Ja w tej chwili tego nie liczyłem, więc trudno mi powiedzieć. Ale to też bez sensu, bo teraz zobaczcie, co się dzieje. Mamy hektar pola. Załóżmy w Wielkopolsce. Dobre ziemie, wszystko fajnie. I przykładowy 15-tonowy plon pszenicy. Pszenica w normalnej cenie powinna kosztować w granicach 1500 zł za tonę. No to mamy 15 razy 15 jest ile na szybko? 150, 225. Czyli mamy 22,5 tysiąca z hektara pola. I teraz, jeżeli dzisiejsza pszenica kosztuje 500 zł,
to oni resztę muszą dopłacić. Czyli mamy powiedzmy 15, to jest 7,5 tysiąca, oni chcą dać 1500, to jest 9. A gdzie pozostałe 13,5? Nie. Dobrze. Możemy zrobić w ten sposób. Ja bym poszedł na taki układ. Dopłacacie nie 1500 zł do hektara, tylko 13,5 tysiąca do hektara, punkt pierwszy. Czy się komuś podoba, czy nie, mnie to w ogóle nie interesuje, dlatego że ja tu jestem rolnikiem i ja tu stanowię naród i jako taki po prostu jest najważniejszy. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi to jest oczywiście kwota zagwarantowana minimalna i teraz my, Polacy, wszyscy, którzy po prostu mamy, zdajemy sobie z tego sprawę, przenosimy swoje zakupy, słuchajcie, do lokalnych rolników. Tak. I teraz na przykład w Polsce nie kupujemy tych śmieci, które są sprowadzane z Ukrainy, absolutnie, bo z jakiej paki, tylko wiadomo, że taka sytuacja wymusi działanie lokalne. Zaczniemy sami tłoczyć olej, sami robić mąkę. Zresztą dużo ludzi już robi takie mąki, takie rzeczy, takie oleje i tak dalej. To jest taki przykład tych dwóch produktów. Ale to się zacznie dziać. I co wtedy? I wtedy niech oni sobie sprzedają śmieci w jakichś tam marketach. Ale ci, którzy po prostu są po tej stronie takiej lewackiej, takiej po prostu... to już nie chcę przywoływać nazwisk. No ale wiecie, o kim mówię, po prostu jest paru baranów w tym... w Sejmie po prostu, którzy nie wstydzą się mówić takich po prostu różnych głupot. I niech oni sobie tym żyją po prostu, niech oni sobie naprawdę tym żyją i tyle. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, wracając jeszcze właśnie, to tyle jeśli chodzi o te kwestie finansowe. Nie 1500 zł, a 13 tysięcy do hektara. I rób ta co chce, ta wtedy. A ja jako po prostu człowiek świadomy na pewno nie pójdę do sklepu. Bo ja wiem, co tam będzie. Po prostu tam będzie ten syf śmieci, po prostu zaraza, kiła i mogiła. Więc po prostu jedyne co, to ja sobie pójdę do sąsiada. Heniek, słuchaj, weź mi tam za 2 litry oleju i on sprzeda. Tam 10 kilo mąki, prawda? Tamten zacznie piec chleb, prawda? Taki, albo piekarnie na przykład się umówią, bo zobaczą, że rolnicy nie będą chcieli, ludzie nie będą chcieli kupać śmieci. Zaczną piec chleb. Słuchajcie, zresztą ja powiem tak. Ja kupuję pewien chleb w piekarni i on kosztuje, niestety jest drogi, on kosztuje 10 zł, ale on jest na zakwasie prawdziwym. On nie ma żadnych polepszaczy, cudów, dziadostwa i tak dalej. I on mi smakuje rzeczywiście. Słuchaj, mija naprawdę parę dni i ten chleb jest świeży. Taki prawdziwy stary chleb. Ze starego przepisu w sensie. On nawet jak czasami wyschnie, to i tak jest smaczny. I takie coś, a nie po prostu te wszystkie kwaśne, co to pleśnieje, nie wiadomo, co tam rośnie w tym, z czego to w ogóle jest, czy to w ogóle mąkę widziało. Więc to są takie po prostu rzeczy. Przede wszystkim wybierzmy przedstawicieli do negocjacji, którzy będą stali po naszej stronie. Nie tacy, co to będą chcieli się dogadywać, nie. Musimy wytworzyć sytuację, w której polityk będzie chciał się z nami dogadać, nie odwrotnie. Bo na razie jest tak, że to my chcemy się dogadać z politykami. Nie ma mowy. My tu stanowimy siłę, my tu stanowimy naród, a tych, których wybraliśmy, mają działać, czy im się to podoba, czy nie, na naszą rzecz. I tutaj przypomina mi się, słuchajcie, Szwajcaria, gdzie jest prawo odwołania polityka ze stanowiska. Tam chyba są też posłowie, nie pamiętam jak to tam wygląda, dawno o tym czytałem. Ale tam właśnie tak jest. Jeżeli polityk spartoli jakąś sprawę, to robi się referendum lokalne i on przestaje być politykiem. Myślę, że czas tutaj o nas to wprowadzić. No. Także to wam daje do przemyślenia, słuchajcie. Dużo ludzi angażuje się w to, w tą sytuację. Naprawdę bardzo dużo. I w Polsce, i poza granicami Polski. I jedyne co, nie słyszymy niczego w żadnych mediach, żeby to oto rolnicy się jednoczyli z całej Europy i tak dalej. Tego nie ma, nie ma strajków, nie pokazują nic, tylko po prostu jakieś głupoty, nie wiadomo komu i czemu służące. Nie dajmy się oszukać. Pamiętajcie, że to są chytre lisy, bardzo cwane mędy, żeby nie powiedzieć inaczej, które za wszelką cenę będą kombinowały. Jak nie tędy, no to tędy. A my ich musimy nauczyć, że żadną drogą. Dojście jest tylko takie, żeby rolnik
mógł uczciwie zarobić na swój chleb i nie musiał się prosić o sprzedaż tego, co ma, żeby nikt mu nie kazał na jego własnej ziemi siać to albo nie siać, to rób, a tamto nie rób. Nie, tak być nie może. To jest nasza ziemia i to my decydujemy, co tu będzie rosło, bo my to albo sprzedamy, albo nie. Więc to jest na tej zasadzie. I jeśli te plony, które będą spełniały najwyższe rygory tutaj bezpieczeństwa żywnościowego, wiecie, o co mi chodzi, czyli tutaj takie najbardziej ekologiczne, jeżeli już nie może być ekologiczne, tylko konwencjonalne, to niech to będzie w taki sposób, żeby to nie szkodziło człowiekowi. To tak to powinno wyglądać. Polak w Polsce gospodarzem. I pamiętajcie, nie dajmy się podzielić. Jestem Polakiem i mam obowiązki polskie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.